Cześć, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Agacia i o książkach mówię subiektywnie. Podsumowanie listopada nie wypadło jakoś bardzo dobrze, bo przeczytałam wiele książek, które były po prostu przeciętniakami, ale nie zabrakło też ulubieńca, o którym Wam zaraz opowiem. Miesiąc zaczęłam od Przyjaciele, ten o najlepszym serialu na świecie, autorstwa Kelsey Miller w tłumaczeniu Magdaleny Witkowskiej. Tę książkę czytałam w ramach akcji Listopad na Faktach, organizowanej przez Karolinę z kanału Świat Między Stronami. Ta akcja zawsze bardzo motywuje mnie do tego, żeby czytać reportaże. No i właśnie w przypadku tego listopada też tak było, bo przeczytałam ich 4, to był jeden z nich. No i jeśli chodzi o tę książkę, to jest coś, co na pewno sprawi wielką przyjemność fanom serialu. Ja kocham Przyjaciół, obejrzałam wszystkie odcinki, myślę, że z 30 razy jak nic, bo ten serial dość często po prostu leciał mi w tle, jak coś robiłam, więc tak świadomie w pełni obejrzałam wszystkie sezony raz, ale te pozostałe 29 razy spokojnie. No to było jakoś tam właśnie w tle, czy dodatkowo. No i to jest bardziej książka, która opowiada o kulisach serialu, o tym, jak stworzono całą tę grupę przyjaciół, jak wyglądały castingi, trochę też jak wyglądało zaplecze tych aktorów i też o tym, jakie przyjaciele mieli oddziaływanie kulturowe, co było ich celem, jak wyglądała strategia dotycząca tego serialu i jak w ogóle do tego doszło, że ten serial odniósł tak ogromny sukces. Więc to jest bardziej taka, powiedziałabym, techniczna strona tego serialu. Nie poznacie tutaj, zresztą poznacie też jakieś ciekawostki z życia właśnie aktorów, którzy grali. Poznacie też ciekawostki takie właśnie dotyczące kulisów tworzenia tego serialu, pomysłów. No i to jest taki, powiedzmy, groch z kapustą. Tu jest wszystkiego po trochu, więc nie jest to jakaś bardzo dobra książka. Ja jej chyba dałam 3 gwiazdki, ale na pewno bardzo fajnie było wrócić do tego świata i dowiedzieć się czegoś więcej właśnie z tego, jak ten serial powstawał, jak wyglądały koncepty, jak to się zmieniło. Kontrowersje na temat tego serialu też są tutaj poruszone. I ja bardzo ciepło wspominam tę lekturę, bo nie jest coś przełomowego. Ja też może nie wiedziałam sporo rzeczy, ale wydaje mi się, że wiele tych informacji, które się tutaj przewinęło, przewijały się też w jakichś artykułach, przez jakieś strony internetowe, wywiady i tak dalej. Więc to jest takie po prostu podsumowanie tego, co gdzieś tam w popkulturowym świecie mówiono na temat Przyjaciół. Jeśli lubicie ten serial, to polecam. Ja tego przesłuchałam w audiobooku. Gdybym czytała to jako książkę, to nie wiem, czy bym była jakoś super zainteresowana, ale na audiobook jak najbardziej się to nadaje. Kolejny audiobook, jaki przesłuchałam, to Samotny jak Szwed, autorstwa Katarzyny Tubylewicz. To też jest reportaż. Ja go przesłuchałam, ponieważ kiedyś wspominała o nim Kaja z kanału Kaja Maja i mówiła o nim dość pozytywnie. Ja też na pewno nie odradzę słuchania tego reportażu, ale to nie jest bardzo złożona rzecz. To jest bardziej takie... Ciężko mi jest to w ogóle ubrać w słowa, ponieważ uważam, że ten temat samotności wśród Szwedów, on tutaj rzeczywiście został przeanalizowany, został opisany, został przedstawiony w kontekście właśnie tego szwedzkiego społeczeństwa, ale czy było to jakieś przełomowe i odkrywcze? Nie do końca. Bardzo mi się podobało tutaj stwierdzenie, że Szwedzi nie są samotni w takim sensie, że są odludkami. Oni bardzo lubią przebywać blisko natury i nie są do tego potrzebni im inni ludzie. Plus podobało mi się tu jedno takie stwierdzenie dotyczące introwertyków, że Szwedzi mogą mieć taką bardziej introwertyczną naturę, ponieważ oni w rozmowie będą bardzo tacy otwarci, przyjacielscy, ale jednak do tego, żeby odpocząć, potrzebują właśnie pobyć w samotności, najlepiej na łonie takiej dzikiej natury. I to mi się bardzo tutaj podobało. Strasznie mi się podobała też końcówka książki, bo była rozmową z Therese Bowman. Więc jeśli lubicie jej książki, to naprawdę to polecam, bo wydaje się bardzo ciekawą osobą. W ogóle nie sądziłam, że mama dziecko, jakieś takie miałam takie głupie przekonanie, że nie wiem, dla mnie w ogóle wielu autorów, wielu pisarzy jest jakoś takimi osobnymi bytami. Ja mam wrażenie, że oni
żyją w zupełnie inny sposób niż reszta społeczeństwa, więc jakoś tak się zaskoczyłam i ona też ma kilka tam takich uwag na temat bycia w związku, na temat macierzyństwa i na temat tego, jak właśnie odnaleźć się, jak odnaleźć ten element samotności, kiedy tak naprawdę 24 godziny na dobę jest się odpowiedzialny za drugiego człowieka. Znów słucham tego w audiobooku. Gdybym miała tę książkę kupić, przeczytać, to prawdopodobnie no nie byłabym za bardzo zadowolona z zakupu, bo to nie jest właśnie nic jakiegoś... To nie jest jakaś wielka rozprawa na temat samotności, na temat podstaw samotności. To jest po prostu samotność osadzona w kontekście szwedzkim, więc tak naprawdę tytuł zapowiada, czego się możemy po książce spodziewać i ona nam daje dokładnie to właśnie, co nam obiecuje. Więc taka w ramach ciekawostki, żeby sobie przesłuchać, na audiobook ma chyba 2 godziny, to jak najbardziej polecam. Następnie przesłuchałam książki Córki Smoka autorstwa Williama Andrewsa w tłumaczeniu Dominiki Wardy i jest to coś, co wybrała mi Ania, książka Mikadę, do mojego TBR-u na 2023 rok i to jest drugi wybór, ponieważ ja chyba w listopadzie poprosiłam Anię o to, żeby mi zmieniła książkę, ponieważ wybrała Noce i Dnie, a ja wiedziałam, że tego nie przeczytam. No i Ania wybrała mi Córki Smoka i to też jest dostępne na Legimie w audiobooku, więc ja od razu stwierdziłam, okej, przesłucham tego od razu, jak będę miała wolne przebiegi, to sobie sięgnę po ten audiobook. No i tak zrobiłam. I jest to historia o pocieszycielkach. Myślę, że w współczesnym świecie już dosyć dużo wiadomo na ten temat i prawdopodobnie większość osób zetknęła się z tym terminem. Pocieszycielki to były koreańskie kobiety. Kobiety nawet nie do końca, bo czasem to były nawet dziewczynki 12-letnie, które pełniły rolę pocieszycielek dla japońskich okupantów, dla żołnierzy. Oczywiście to były niewolnice seksualne, które były przetrzymywane w obozach, najczęściej były sprowadzane do tych obozów jakimś podstępem, czyli obiecywano im pracę w fabryce, okazywało się, że po prostu no, będą pracowały w zupełnie inny sposób, a nawet nie pracowały, bo czy one dostawały za to jakąś zapłatę, coś tam niby tak, ale biorąc pod uwagę to, że takie nierzadko 14-letnie dziewczynki musiały obsługiwać po 30 do 60 mężczyzn dziennie, to też mi się o tym ciężko mówi. I książka porusza bardzo trudny temat i bardzo dobrze, że ona powstała, tylko że to jest po prostu taka typowa powieść obyczajowa w stylu na przykład Lisy C. I ja uwielbiam książki Lisy C. i ta książka też była bardzo dobrze napisana, tylko że teraz już z perspektywy miesiąca ja nie do końca pamiętam strukturę tej powieści. Wiem, że mieliśmy tam dziewczynę, która była Amerykanką, znaczy Koreanką, która została wychowana w Ameryce, ponieważ ona została adoptowana. No i kiedy umiera jej matka, to ona stwierdza, że chce dowiedzieć się czegoś o swojej matce biologicznej. No i tak po nitce do kłębka, tak to się mówi, tak. Okazuje się, że właśnie w historii jej rodziny był wplątany ten wątek, nawet nie wątek, to tragedia pocieszycielek. No i ta dziewczyna ją poznaje i ona nią poznaje w taki sposób, który mi się nie do końca podobał, ponieważ ta historia jest jej opowiadana i ta dziewczyna ma tak naprawdę kilka godzin, żeby ją usłyszeć. I to działa na takiej zasadzie, że podchodzi do niej kobieta i mówi, w ogóle ta dziewczyna przyjeżdża do Korei, żeby jakoś tam odkryć swoje korzenie. I nagle w tej Korei na ulicy podchodzi do niej jakaś kobieta, która daje jej grzebień i mówi, mam dla ciebie historię, jak chcesz ją usłyszeć, to przyjdź jutro. No i wiecie, ta dziewczyna przychodzi w obcym kraju do domu jakiejś obcej kobiety, no to była staruszka, no ale wciąż do domu obcej kobiety. I ta kobieta ma jej tam opowiedzieć historię, ona się strasznie spieszy na samolot, ale ta historia jakimś cudem udaje jej się opowiedzieć całą długą historię życia, nie tylko swojego, w kilka godzin. I do tego jeszcze się okazuje, że ta dziewczyna, że ten grzebień ma taki trochę wątek, z tym grzebieniem jest trochę związany taki wątek mitologiczno, historyczno, magiczno, realizmowo, magiczny, coś takiego. No i uważam, że ten wątek z grzebieniem, z jego oddziaływaniem na życie bohaterek, które go miały przy sobie i też historia z nim związana była już trochę naciągana, ale sam wątek pocieszycielek doceniam i rzeczywiście niektóre opisane w tej książce sceny były straszne, były okropne, odrażające i biorąc pod uwagę to, że
tym kobietom naprawdę się takie rzeczy działy, no to bardzo ciężko się tego słuchało. To jest oczywiście fikcja historyczna, więc autor z tego, co kojarzę, to tam rzeczywiście zbadał ten temat i tak dalej, ale no wciąż jest to fikcja historyczna. No ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że takie rzeczy, które się działy w tych obozach, które były właśnie opisane, mogły tak wyglądać i to jest przerażające. Następnie przesłuchałam Tylko ona została autorstwa Rayleigha Seegera w tłumaczeniu Ryszarda Oślizło. No i Rayleigh Seeger to jest wspaniały autor, to jest wybitny autor. Po prostu nikt tak jak on nie potrafi popłynąć z taką falą, na takiej fali przesady. Ponieważ ten thriller był do pewnego momentu doskonały. Jeśli chodzi w ogóle o fabułę, o co tutaj chodzi, no to naszą główną bohaterką jest dziewczyna, która jest opiekunką osób starszych, osób zniedołężniałych, osób, które już nie do końca są sprawne. No i dostaje zlecenie, którego nikt inny się nie chce podjąć, ale ona nie ma wyboru ze względu na pewne wydarzenia, które miały wcześniej miejsce w jej pracy. I ona musi zacząć opiekować się kobietą, która nazywa się Lenora. Lenora jakoś tam. I ta Lenora jest taką lokalną legendą. Mówi się, że ona zabiła całą swoją rodzinę i że z domem właśnie, w którym ma zacząć mieszkać nasza główna bohaterka, która nie pamiętam jak się nazywa niestety, zaraz to sprawdzę. Ta kobieta, którą ma się opiekować, nazywa się Lenora Hope, a dziewczyna nazywa się Kit. No i Kit ma zacząć mieszkać właśnie w Hope's End, tym domu, w którym mieszka Lenora. To jest taka posiadłość rodzinna, ponieważ rodzina Lenory była bogata i wpływowa. No i właśnie krąży taka plotka, że Lenora wszystkich wybiła i Kit ma zacząć nią opiekować. Nie chce tego robić, ale nie ma wyboru. No i Lenora chce opowiedzieć Kit swoją historię, mimo tego, że po udarze nie jest w stanie się poruszać, chyba jedynie umie ruszać którąś ręką, prawą albo lewą ręką, ale okazuje się, że mentalnie jest zupełnie sprawna i kobiety zaczynają się porozumiewać poprzez słowo pisane i Lenora w taki sposób opowiada Kit swoją historię. I wątek taki na poły paranormalny był tu świetnie wprowadzony. Cały w ogóle wątek z tej historią tej rodziny też był bardzo dobry. No i nie powiem wam oczywiście więcej, no bo to jest thriller, więc no nie będę wam tu robiła spoilerów, bo naprawdę 80% tej książki jest świetne. Ale pod koniec tam plot twist wchodzi na plot twist i kolejny plot twist, plot twisty się nie kończą, a to co się dzieje w ogóle w ostatnich 3% tej książki, to jest komedia. To jest taka moda na sukces, ale w takim najgorszym wydaniu. To jest taki absurd, że ja nie wiem, czy Rayleigh Seeger chciał tym zakończeniem zadrwić z samego siebie i może, nie wiem, wokół niego krąży jakaś taka sława takiego autora, który zawsze przesadza z zakończeniem, więc on stwierdził, że tutaj rozdmucha w ogóle do granic możliwości, żeby sam z siebie się trochę pośmiać. Nie mam pojęcia, bo nie potrafię znaleźć racjonalnego wytłumaczenia dla tego zakończenia. Nie wiem, jak można napisać naprawdę przyzwoity thriller, który przez no, te 80% to jest po prostu taka jazda bez trzymanki i świetnie się ta historia rozwija, chociaż tam, wiecie, za dużo jest tych połączeń pomiędzy rodzinami, każdy z bohaterów tej książki oczywiście musi być połączony w jakiś sposób, bla bla. No ale wciąż naprawdę bardzo dobry thriller, ale tylko ta końcówka, ta sama samiuteńka końcówka. Ja mam ochotę, nie wiem ile dałam tej książce, chyba 2,75 gwiazdki, ale ja mam ochotę obniżyć do 2 gwiazdek, jak teraz z perspektywy czasu o tym myślę, bo ja wiem, że ja za rok będę pamiętała wyłącznie to zakończenie. Bo takie pomniejsze wątki już mi gdzieś tam w głowie zanikają, ale to zakończenie, jak ja usłyszałam to zakończenie, to ja chciałam sobie zrobić uszu kąpiel. I wiem, że za każdym razem, jak będę o tej książce myślała w przyszłości, to będę chciała sobie ponownie zrobić uszu kąpiel. Później przeczytałam Mamuśki autorstwa Ma Young-sin, prawdopodobnie tak się to czyta, z koreańskiego przełożyła tę książkę Marzena Stefańska-Adams. To jest powieść graficzna i to jest powieść o właśnie takich koreańskich mamuśkach, kobietach w takim wieku już
nie wiem, około 50 może, coś takiego. To są kobiety, które już mają dorosłych synów. Główna bohaterka ma 30-letniego syna, więc zgaduję, że może mieć coś koło 50 ileś tam lat. To są kobiety, którym po prostu... One są takimi społecznymi przegrywami. Pracują w nieszanowanym zawodzie, w miejscu pracy również są nieszanowane, są wykorzystywane przez mężczyzn, wchodzą w jakieś nieudane relacje, spędzają życie tak, że chodzą do pracy, po czym idą z czasem, wychodzą w gronie takich swoich koleżanek z pracy na jakieś piwo, coś zjeść i wplątać się w jakąś kolejną nieudaną relację. Niektóre z nich tutaj mają jakieś, są wyżej postawione, ale one też nie unikają jakichś durnych relacji. No i to jest właśnie taka książka o... W ogóle ta okładka trochę sugeruje taką groteskę, jakąś taką niesmaczną komedię, a to jest książka, to jest powieść graficzna, która tak naprawdę jest dość przygnębiająca. Nie brakuje tutaj takich kadrów, które są przerysowane w takim mangowym stylu, chyba żeby trochę rozluźnić to napięcie, ale wciąż to jest powieść, która jest po prostu o takim bardzo przykrym, codziennym życiu, z którego nie do końca da się wyjść, bo te kobiety nawet jak na przykład odłożą pieniądze, to zawsze je w jakiś sposób tracą, albo w jakiejś nieudanej relacji, albo muszą je wydawać na dzieci, które są totalnie niewdzięczne. No i to jest właśnie historia, którą autor autor poprosił swoją matkę, żeby ona spisała mu po prostu taką historię o sobie, żeby opisała mu jakieś doświadczenia, które on później chciałby w komiks zmienić w komiks. No i to jest też taka forma międzypokoleniowego dialogu i jak przeczytałam właśnie, jak dowiedziałam się, że ta książka w taki sposób powstała, no to pomyślałam sobie, że to jest bardzo intymny tekst, bo ja nie wiem, czy ja bym była w stanie tak poprosić któregokolwiek z moich rodziców, żeby mi tak spisali wszystkie doświadczenia, łącznie z takimi związkowymi, z jakimiś tutaj takimi zbliżeniami, nieudanymi związkami, nieudanymi zupełnie decyzjami życiowymi. No, był to taki trochę kawał przygniatającej historii, ale końcowe kilka stron jest bardzo podnoszące na duchu, też w takim codziennym, bardzo luźnym stylu. I jeśli macie jakiś tam, wiecie, jeden dzień, bo tego się nie czyta bardzo, bardzo szybko, no ale wciąż jest to powieść graficzna, która ma prawie 370 stron. No to bardzo Wam polecam. To jest właściwie, nie wiem, może na kilka godzin lektura. Tutaj jest też w niektórych momentach, niektóre kadry to są kadry w ogóle bez tekstu. I to jest w ogóle czarno-białe. Pokażę Wam może pierwsze strony, żeby przypadkiem Wam żadnego tutaj nie zrobić spoilera, ale no tak wygląda mniej więcej ten komiks. Jest czarno-biały, trochę taki gazetowy bym powiedziała, ale warto, naprawdę warto. Ja nie żałuję, że przeczytałam. Nie jest to jakaś przełomowa lektura dla mnie, ale przyznam, że wywołała we mnie emocje, tak mnie właśnie trochę przygniotła. No i przy okazji tego, powiedzcie mi, czy wiecie, jaka jest różnica pomiędzy komiksem i powieścią graficzną? Bo ja teoretycznie wiem, już pytałam o to też na Instagramie i część osób mi potwierdziła, że moje przekonanie, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwiema formami, jest słuszne, ale wciąż dajcie mi znać, czy według Was w ogóle się to czymś różni, czy po prostu powieść graficzna to jest taka ładniejsza nazwa dla komiksu. Później przesłuchałam Chwilę Wieczności Kirsti Anfinsen w tłumaczeniu Karoliny Drozdowskiej. Oczywiście uwielbiam tę tłumaczkę, świetnie tłumaczy z norweskiego. To jest norweska powieść, którą ja czytałam w ramach norweskiego tygodnia u Justyny z kanału Regals IK, z Instagrama Regals IK. I to jest książka, do której mam bardzo dziwne podejście, ponieważ w ogóle nie spodziewałam się, że to będzie książka o starości. Bo nasza główna bohaterka jest już emerytowaną lekarką, która była chyba zajmowała kardiochirurgią, jakoś tak. No i jest właśnie na emeryturze. No i zaczyna trochę się czuć tak bezużytecznie, można powiedzieć. Może nie do końca, ale chodzi o to, że już nie zajmuje się już pracą. I zaczyna też wspominać historię tego, jak ona doszła do takiego poziomu w pracy, do jakiego doszła, bo ona była bardzo dobrym specjalistką. I też zaczyna analizować problemy w miejscu pracy, jakieś tam nierówności, zaczyna analizować też
swoje życie, poznajemy ją tutaj, jak wchodzisz w nową relację, już w takim właśnie podeszłym wieku. I to jest taka, to są takie strzępki życia, bym powiedziała, które opowiadają nam właśnie o, nie tylko o tej starości, ale też ona z perspektywy tego starszego wieku analizuje swoją młodość. Tam się pojawiają nawet takie fragmenty, kiedy ona jest dzieckiem. No i to jest taka powieść, która jest według mnie utrzymana w takim właśnie norweskim, może nawet po prostu takim skandynawskim stylu. Czyli to są takie dość luźne rozważania, luźne w formie, ale dość poważne i podniosłe w dźwięku i w charakterze, ale to nie jest... Właśnie mam wrażenie, że to też nie do końca ma być taki pełen obraz tego problemu, tylko właśnie jakieś takie zalążki, w które musimy sobie dodać jakąś naszą treść, żeby sobie ułożyć z tego cały obraz. To jest bardzo dobre, ale ta książka jakoś nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, jakie ja chciałam, żeby zrobiła, bo ogólnie uważam, że norweska proza jest bardzo refleksyjna, ta współczesna, i bardzo ją lubię. Na przykład bardzo lubię Marie Obe. Therese Boman też jest norweską, nie, szwedzką. Kto jeszcze jest? Marie Obe i... A nie pamiętam. Marie Obe chyba tylko. Nina Lykke też jest norweską autorką, o. Ale Nina Lykke trochę inaczej mi się wydaje, że pisze. No ale na przykład właśnie Marie Obe, ona ma w sobie coś takiego... Powiedziałabym, że ta książka to jest coś takiego... Nie, chciałam porównać, chciałam jakoś wpisać tę książkę w prozę Marie Obe i Niny Lykke, żeby jakoś tak ją umiejscowić, ale nie do końca. To jest właśnie coś zupełnie innego. Mimo tego, że to jest utrzymane w tej takim norweskim charakterze, tej prozy współczesnej, to wciąż jest to coś takiego, co... Ja bym chciała przeczytać więcej książek tej autorki po prostu. I chyba nie słuchać w audiobooku, bo też słuchałam tego w audiobooku, ale przeczytać, bo ja chyba miałam trochę inny obraz tej prozy. No, to znaczy, możliwe, że ja mam za mało obraz prozy norweskiej i po prostu to mnie jakoś tak przytłoczyło, bo to były naprawdę smutne rozważania. I to się w sumie troszkę też wpisuje w to, co jest w Mamuśkach, tylko tam mamy jeszcze starszy wiek. No i pojawiają się też właśnie takie kwestie związane już z tą końcówką życia i te takie kwestie, które są problematyczne, związane ze zdrowiem, które są trochę upokarzające. I ta nasza główna bohaterka, ona też zauważa u siebie coraz większe roztargnienie, jakieś takie coraz większe zagubienie w codziennym życiu i zestawia to z tym, jaką była osobą wcześniej, jak bardzo była szanowana. No i to jest coś, co teoretycznie powinno mi się bardzo spodobać, ale może po prostu to nie była książka na audiobook, bo była zbyt refleksyjna. Może to jest ten problem, nie wiem. Tak jak widzicie, nawet nie do końca potrafię podsumować, co mi nie tak zagrało z tą książką. To jest ten typ książki, co do którego wiecie, że ona jest bardzo dobra, ale nie do końca czujecie, że ona była bardzo dobra dla was, przynajmniej na ten moment. Następnie przesłuchałam Kati, czyli Cmentarnego Love Story, i to jest audiobook, na który ja bardzo czekałam. No i to jest po prostu kolejna książka Anety Jadowskiej, taka sama jak wszystkie inne. I uważam, że Aneta Jadowska mogłaby już porzucić wątki kryminalne w swoich książkach, bo tutaj mam wrażenie, że ona nawet nie ukrywała, że ten wątek kryminalny jest totalnie bez znaczenia. On z jednej strony jest kreowany tak, jakby miał, jest zapowiadany tak, jakby miał być jakąś dominującą częścią tej historii, a z drugiej strony w tytule mamy Love Story i to właśnie to jest. No, ponieważ Katia tutaj wchodzi w relację z pewnym pracownikiem zakładu pogrzebowego, no i ta ich relacja też zacieśnia się poprzez wspólne śledztwo, które jest absurdalne. Osoba, która była odpowiedzialna za zbrodnie, które były dokonywane, to po prostu... To Aneta Jadowska się nawet nie starała po prostu jakoś nam tak, wiecie, mącić w głowie nic, po prostu... Ja się w ogóle dziwię, że Katia i ten jej
słodki chłopiec, bo on był taki uroczy, taką bułą cynamonową. I się dziwię, że oni w ogóle... Znaczy, gdyby stwierdzili od razu, że ej, to chyba będzie ta osoba, no to ta książka nie miałaby sensu. Ale tak naprawdę tę książkę można by... Tę zagadkę można by rozwikłać już... Nie wiem... No nie chcę wam powiedzieć jak szybko, bo nie chcę wam też zdradzać za dużo, chociaż... Tutaj za bardzo nie ma co mówić o zdradzaniu, no bo ten wątek kryminalny to jest po prostu jakiś żart nieśmieszny. Plus nie podoba mi się to, jak Aneta Jadowska wprowadza wątki feministyczne do swoich książek, bo ona z jednej strony pisze, jak to wszystkie te kobiety są tam uciśnione, że tam po prostu jest wieczny patriarchat. Nie żeby najważniejszą osobą w tornie była Dora Wilk, która jest po prostu wszechmocna i jak tylko na kogoś spojrzy, to po prostu pali tę osobę wzrokiem, szczególnie facetów. Więc no ten patriarchat u Anety Jadowskiej to jest tak wykreowany na słowo honoru. No więc tu jest dużo takich luk, ale ja polubiłam bardzo Katię i uważam, że jest uroczą bohaterką. Zaraz obok Nikity i Maliny jest chyba moją trzecią ulubioną bohaterką. No ta Dora, która tutaj jest, po prostu ona jest wszędzie. Dora powinna grać główną rolę w filmie Wszystko Wszędzie Naraz, bo ona jest właśnie wszystkim wszędzie naraz w Tornie. No i takie to... Czekałam długo na audiobook, nie miałam i tak jakichś dużych oczekiwań, bo po prostu chciałam sobie posłuchać czegoś przyjemnego i wrócić do tego świata Jadowskiej, bo dawno nie słuchałam jej książek. No ale czy to było jakieś wybitne? No nie było to wybitne, no taka przyjemna książka na chwilę odpoczynku. Nie odradzam, warto sobie po nią sięgnąć, warto sobie przesłuchać, ale tak bardziej z sentymentu niż z jakiegoś większego zainteresowania. Następnie przeczytałam dwie książki i jeszcze mam trzecią, którą właśnie czytam do filmu, który się pojawi w przyszłym tygodniu. Chciałam, żeby się pojawił we wtorek, ale jakoś tak na początku tygodnia. I to będzie film, w którym czytam książki dopasowane do mojego typu osobowości. Podobno jest ciężko uwierzyć, że mój typ osobowości to jest INFJ. Mi też było ciężko w to uwierzyć, ale w sumie biorąc pod uwagę to, że przeczytałam te dwie książki bardzo mi się podobały. Plus tej trzeciej jeszcze nie skończyłam, więc zapraszam was do vloga, żeby poznać moją opinię na temat jeszcze Kobiety z Wydm, Kobo Abe. Ale Piranesi zachwyciła mnie ta książka. Tę książkę przetłumaczył Wojciech Szypuła. No i ja już o niej opowiadałam na kanale kilka razy przy okazji różnych filmów w Book Haulu, przy okazji The End of Day Book Tag i teraz wam też chwilę opowiem. Bo mimo tego, że to jest książka, o której w sumie za dużo nie można powiedzieć, ponieważ my wchodzimy w ten świat wiedząc, że jest sobie w nim Piranesi, który sam nie wie kim jest. On mieszka w domu, który jest pisany z dużej litery i w tym domu mieszka także ten drugi. I Piranesi i ten drugi są właściwie zestawieni ze sobą na zasadzie takiego kontrastu, bo ten drugi... Kontraktu w sumie też, bo oni trochę współpracują. Ten drugi jest takim bardziej statyczną postacią, a Piranesi przedziera się przez ten dom. To jest ogromny dom, w którym są przypływy, odpływy. Tam jest nie wiadomo ile wielkich sal, ponieważ Piranesi dotarł do chyba 800 którejś tam sali, czy jakoś tak. No i Piranesi kataloguje informacje o tym domu i prowadzi dzienniki. I on, no właśnie tak jak wspomniałam wam wcześniej, on sam do końca nie wie kim jest. Nazywa samego jako siebie Piranesi, bo tak nazywa go też ten drugi. Piranesi nie ma pojęcia, kim jest ten drugi, więc my wchodzimy w tę książkę nie wiedząc nic. Musimy po prostu zaufać w to, co nam mówi Piranesi, bo nie mamy innej perspektywy w tej książce poza tą jego. Ale też Piranesi to jest taki bohater, którego się bardzo lubi, bo on jest taki chętny do zdobywania wiedzy, on jest bardzo dociekliwy, chociaż jest też dość naiwny, no ale biorąc pod uwagę to w takiej sytuacji, to on nie do końca może nie ufać też na przykład temu drugiemu albo innym informacjom, które zdobywa o domu. On sobie sam buduje historię tego domu, więc to jest troszkę taka historia o zdobywaniu wiedzy i o chęci do zdobywania wiedzy. No i oczywiście ona jest też trochę symboliczna według mnie, ale to jak każdy sobie odczyta symbolizm tej książki, to już jest jego osobista sprawa. Bardzo mi się podobał wątek wprowadzony na ostatnich chyba trzech stronach, bo on trochę
jeszcze dodatkowo miesza w tej historii, jakby ona nie była wystarczająco pomieszana. Jest to świetna książka. To jest dla mnie bardzo jakościowa rozrywka i polecam ją każdemu. Przeczytałam także Siddhartę w końcu, autorstwa Hesego w tłumaczeniu Małgorzaty Łukasiewicz z posłowiem Volkera Mikkelsa. I ja byłam sama w szoku, że mi się ta książka tak spodobała. Znaczy spodobała, to nie jest to, że ona miała na mnie taki wpływ i takie oddziaływanie, ponieważ Siddhartę to jest poemat indyjski. Znaczy to nie jest pisany wierszem, to jest taka bardziej przypowieść, bym powiedziała, o Buddzie, ponieważ Siddhartha to jest jedno z imion Buddy. No i właśnie poznajemy tutaj tak naprawdę dzieje życia Siddharthy. Buddha miał tak naprawdę na imię Siddhartha Gautama i tutaj ten Buddha jest podzielony na dwoje bohaterów, na dwóch bohaterów w tej książce. I oni mają zupełnie inne podejście do nauki, do przekazywania wiedzy, do zdobywania doświadczeń. No i my poznajemy tutaj wędrówkę i duchową, i taką dosłowną właśnie Siddharthy, naszego głównego bohatera. I to jest książka, w której... No ja się nie spodziewałam, że ona będzie miała na mnie taki wpływ, ponieważ Hesse w tej książce wydaje się, że Hesse po prostu mówi, że życie jest tylko wtedy czegoś warte, kiedy jest pełnią doświadczenia. I ja czytając o Buddzie spodziewałam się tego, że będzie tutaj bardzo dużo wątków religijnych, a bardziej polega ta książka na tym, fabuła w tej książce bardziej jest skupiona na takim empiryzmie, na doznaniach i właśnie poznajemy bardziej Siddhartę, to przesłanie, które tutaj niesie z sobą ta książka, ono bardziej wynika z doświadczeń i z wydarzeń w życiu Siddharthy, niż z jakichś podstaw religijnych, z jakichś dogmatów. I to było naprawdę ciekawe. Wciąż ta książka jest pisana w bardzo paraboliczny sposób, ponieważ mamy tutaj duże przeskoki czasowe. Wiele spraw rozwiązuje się poprzez jakieś rozmowy albo poprzez jakieś takie podniosłe dialogi, powiedzmy. Chociaż książka jest napisana w bardzo prosty sposób. I jak czytałam tę książkę, to ktoś mi napisał na Instagramie, ja niestety nie pamiętam kto, przepraszam, że Hesse potrafi w prostych słowach przekazać bardzo doniosłe myśli i na początku sobie pomyślałam, że kurczę, ta książka nie jest prosto napisana, bo ona jest właśnie napisana w taki trochę uduchowiony, paraboliczny sposób, ale po skończeniu tej książki ja muszę przyznać rację, że mimo wszystko ta książka w bardzo prostych słowach i w bardzo prostych doświadczeniach przekazuje też bardzo prostą myśl, takie coś, co jest wręcz truizmem. Ale Hesse to jakoś tak właśnie ubrał, że on się nie skupia tutaj na tych wątkach takich filozoficznych, tylko bardziej właśnie traktuje, on sprowadził Siddhartę do pozycji zwykłego człowieka, a jednocześnie, tak jak wspomina właśnie autor posłowia, czyli Volker Mikkels, że sprawił, że Budda, że Siddhartha jest jeszcze bardziej jak Budda niż sam Budda. I ja się z tym zgadzam. To jest bardzo mądra książka, o której będę wspominała często, do której będę często wracała myślami. I wydaje mi się, że będę do niej wracała też w takim kontekście życiowym, że jeśli... że mam wrażenie, że jakieś zmiany w moim życiu, że ta książka może doprowadzić do jakichś zmian w moim życiu i mam nadzieję, że właśnie jak na nią spojrzę z perspektywy czasu, to będę miała rację. Zobaczymy. Udało mi się przesłuchać jeszcze jeden reportaż i przeczytać jeszcze jeden. Przeczytałam Najważniejszy wrzesień świata autorstwa Marka Rabija, Kronika niezauważonego ludobójstwa na Rohingjach. Ja, to jest reportaż, który ja polecam każdemu. Jego wybrała dla mnie Brigida na rok 2023 i bardzo się cieszę, ponieważ kiedy to ludobójstwo się działo, ja byłam w Chinach, więc ja o nim nie słyszałam ani słowa. I też z tego, co przeczytałam w komentarzu pod moim filmem, w którym już wspominam o tym reportażu, czyli ten komentarz pojawił się pod The End of the Yearbook, tak chyba. No i autor tego komentarza zaznacza, że podobno w mediach mówiło się o tym ludobójstwie dość dużo, no ja nie słyszałam o nim nic, więc kiedy dowiedziałam się, że w 2017 roku zabito, właściwie wymordowano ludzi z
prawie całe wioski i to w bardzo bestialski sposób. A ludzie byli też zmuszeni do ucieczki i po tym, jak właśnie ich wygoniono z własnego kraju, czyli z tutaj akurat Birmy, no ale teraz to już jest Mianma. To znaczy autor tutaj tłumaczy, dlaczego on używa słowa Birma, no ale teraz już chyba mówi się oficjalnie, już chyba oficjalną nazwę jest Mianma. No i to jest historia właśnie też o tych ludziach, którzy musieli uciekać z Mianmy i żyli, nie mówię, że żyją, bo nie jestem pewna, jak to teraz wygląda, żyli w obozach przygranicznych, w dramatycznych warunkach. I ja nie sądziłam, że ja przeczytam jeszcze książkę, która sprawi, że mój pogląd na ludzkie okrucieństwo się zmieni. Ponieważ ja miałam wrażenie, że ja już czytałam dużo o takich właśnie przykładach ludzkiego okrucieństwa, ale to, co jest tutaj opisane, to po prostu daje mi zupełnie nową perspektywę. Tutaj są opisane takie rzeczy i Marek Rabi zwraca się tutaj głównie właśnie do tych ludzi, którzy są z niższych warstw społecznych, ponieważ ich nikt nie chciał słuchać. I pokazuje nam taki obraz właśnie z perspektywy ludzi, których bezpośrednio dotknęły wysiedlenia, dotknęły mordy, dosłownie mordy na całych wioskach w 2017 roku ze względów religijnych. Znaczy to był taki pretekst bardziej, bo tutaj doszło do takiej czystki etnicznej, można powiedzieć. No ale oczywiście w związku z tym, że Rohingowie są muzułmanami, a w Mianmie dominują buddyści, no to no, można też stwierdzić, że tutaj te kwestie religijne były pretekstem. Po prostu przeczytajcie ten reportaż. Naprawdę nie pożałujecie tego. Jest wzruszające ostatnie słowo tego tekstu, głównego tekstu reportażu, bo tu chyba jest jeszcze później posłowie, tak? Ostatnie słowo samego głównego tekstu. To ja czytałam tę książkę i ja ją w ogóle czytałam bardzo długo, bo ja chyba czytałam ten reportaż z 3 tygodnie, co jest szokujące, bo on nie jest długi, on ma 235 stron. Ale chyba po prostu trochę ciężko było mi to czytać, więc ja dosyć często go przerywałam, wracałam do niego, no i już miałam wrażenie, że no, czytam ten reportaż z takim podejściem, że już wiem, czego się spodziewać, po czym przyszło to ostatnie zdanie. I ja po prostu, ja miałam ciarki na całym ciele, bo niestety to, jak się ten reportaż kończy, nie daje zbyt dużo nadziei na pozytywne rozwiązanie tej kwestii. I to jest naprawdę dobry reportaż. Są takie reportaże, które rzucają nowe światło na jakąś już dobrze znaną sprawę. Są takie reportaże, które są jednym z pierwszych kroków w stronę nagłośnienia jakiegoś tematu. I są właśnie takim pierwszym świadectwem czegoś. I Marek Rabi właśnie zrobił to w najważniejszym wrześniu świata. No i ostatnią książką, którą przesłuchałam, był Niedźwiedź w objęciach smoka autorstwa Michała Lubiny. Jest to reportaż o relacjach pomiędzy Rosją i Chinami. I to jest reportaż, do którego trzeba podejść już z jakąś najlepiej sporą dawką wiedzy na temat i Rosji, i Chin. Bo ja tę część o Chinach zrozumiałam bardzo dobrze. Właściwie wszystkie odniesienia takie polityczne i historyczne, przynajmniej do tych Chin dwudziestowiecznych, wcześniejsze też zrozumiałam. Z Rosją było trochę gorzej. Bo ja akurat, jeśli chodzi o tę kwestię tej Rosji, no właściwie powiedzmy głównie dwudziestowiecznej, no to nie bardzo. A to, co się właśnie działo w 20 roku, kiedy tam dochodziło do jakichś reform i tak dalej, no to było bardzo ważne. Ponieważ też to, jak zmieniły się Chiny i to, jak zmieniła się Rosja w czasach tych największych transformacji, to miało bardzo duży wpływ na to, jak wyglądają aktualnie relacje Chin i Rosji. I ja wam tutaj za dużo o tym nie powiem, ponieważ uważam, że streszczanie wam tego, jak wyglądają relacje chińsko-rosyjskie, no tak jak sam tytuł sugeruje. No, Chiny są młodszym bratem Rosji, tak? I inaczej, Rosja jest młodszym bratem Chin. I no, musiała to zaakceptować, ale tutaj dowiadujemy się, jakie czynniki na to wpłynęły. I nie tylko takie właśnie polityczne, ale też takie trochę tożsamościowe, też strategiczne i uważam, że jest to bardzo dobra rzecz. Zdecydowanie dla osób, które już coś wiedzą w tym temacie. Ja staram się przekonać mojego chłopaka, żeby to przeczytał, bo on właściwie od chyba 14 roku życia siedzi w
szeroko pojętej polityce i stale obserwuję, co się dzieje. To jest chyba jedna z niewielu osób, które znam, która właściwie ma coś do powiedzenia na temat polityki każdego kraju, która jest mi w stanie streścić jakieś wydarzenia na arenie międzynarodowej sprzed kilkudziesięciu lat. I uważam, że on by się w tej książce świetnie odnalazł. Więc jeśli też jesteście osobami, które bardzo aktywnie od jakichś dobrych kilku lat interesują się polityką, które znają historię, tak przynajmniej częściowo, Rosji, Chin, szczególnie tę dwudziestowieczną, no i wzwyż, i też tę aktualną, no to bardzo Wam polecam ten reportaż. Ja ogólnie nie jestem rozczarowana, ale po prostu uważam, że miałam trochę za małe zaplecze, żeby to przeczytać. I jeśli kiedyś będę miała okazję, to na pewno chętnie sięgnę po ten reportaż. I chciałabym też sięgnąć po ten drugi, czyli... Nie pamiętam, też Niedźwiedź i Smok tam jest w tytule. Ale no najpierw chyba muszę trochę nadrobić moją wiedzę na temat Rosji, żebym mogła podejść do tego reportażu z takim... żebym mogła po prostu wynieść z tego reportażu trochę więcej, bo tutaj udało mi się połączyć te wątki, powiedzmy, ale jednak o wiele lepiej bym się czuła, gdybym miała większą wiedzę na temat Rosji. Ale jeśli nie wiecie zbyt dużo o Rosji i o Chinach, to raczej Wam tę książkę odradzam, bo myślę, że się po prostu pogubicie. Tu jest bardzo dużo dat, bardzo dużo przywołanych nazw jakichś ugrupowań, bardzo dużo nazwisk, bardzo dużo wydarzeń, jakichś spotkań, porozumień i tak dalej. Jakieś takie żarty, bardzo mocno osadzone w kontekście. No i ta książka też bywa momentami zabawna. I czyta ją też sam autor w audiobooku, co... No nie wiem, czy to było jakoś bardzo dobrą decyzją, żeby tak to zrobić, no bo jednak profesjonalny lektor wiele lepiej by to zrobił pod kątem dykcji i tak dalej. Ale wciąż uważam, że warto po to sięgnąć, no ale właśnie trzeba mieć jakieś zaplecze. Wydaje mi się, że to już wszystkie książki, które przeczytałam. Zrobiłam sobie listę na podstawie Goodreads, a widzę, że tutaj czegoś mi brakuje, więc jeśli nie powiedziałam Wam o jakiejś książce z tego miesiąca, to po prostu dopowiem Wam to przy okazji kolejnego podsumowania. No i to jest ostatnie podsumowanie w tym roku, więc chciałabym Was też zaprosić na te duże podsumowania roku. U mnie pojawią się one, myślę, że bliżej Sylwestra, bliżej ostatniego dnia tego roku i planuję zrobić najlepsze książki tego roku, planuję zrobić też najgorsze książki tego roku, najlepsze azjatyckie i wydaje mi się, że chciałabym to zrobić na zasadzie wyróżnień plus 10 miejsc, żeby to było trochę większe wyzwanie dla mnie. No i tyle to na dzisiaj. Dajcie mi znać, co wy czytaliście w listopadzie. Dajcie mi znać w ogóle, z czym planujecie skończyć rok, bo ja chyba z tą drugą książką Suzanne Clark, ponieważ moja mama już wiem, że mi ją zamówiła na święta i ja mam ochotę już sięgnąć po Doktora Strange'a i Pana Norella chyba zaraz po prostu po Wigilii i usiąść przy choince i po prostu czytać tę książkę. Bo jak ja w ogóle ostatnio się dowiedziałam, o czym ona jest, bo oczywiście najpierw stwierdziłam, że chcę tę książkę przeczytać, a później zobaczyłam, o czym jest, no bo Piranesi tak na mnie po prostu zadziałał. To jak przeczytałam, o czym jest ta książka, to pomyślałam sobie, to może być jeszcze lepsze. O, no nie wiem, Piranesi będzie miał u mnie właśnie taki bardzo duży sentyment w moim sercu, bo jak się domyślacie, to była chyba najlepsza książka tego roku, no i najważniejszy Wrzesień Świata. To nie jest tylko najlepsza książka, to jest najważniejsza chyba książka tego miesiąca, więc naprawdę sięgnijcie po ten reportaż. No, ale ja już muszę kończyć, ponieważ właśnie uciekam, za dosłownie 5 minut muszę wyjść z domu, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się widzimy następnym razem. Pa, pa!